Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich. Ewangelia według Mateusza 18:20. Wartość imienia Chrystusa. W Ewangelii według Mateusza 18 rozdział w wersetach 19 i 20 Pan Jezus Chrystus sprowadza sprawy do najmniej możliwej liczby mnogiej, pokazując, że moc modlitwy i działania Kościoła nie zależy od liczb, ale od Jego imienia. W przypadku małego dziecka i królestwa ważnym punktem było, jak czytamy w 18 rozdziale 5 wersecie, w moim imieniu. W przypadku brata i Kościoła ponownie w moje imię jest decydującą rzeczą. Tu leży cały ciężar autorytetu. Werset 20 jest czasami cytowany tak, jakby opisywał pewną podstawę społeczności prawdziwą przez cały czas dla tych, którzy są w społeczności. Pan Jezus nie mówił o byciu zgromadzonym po prostu, ale o byciu zgromadzonym w moje imię. To znaczy, że mówił o rzeczywistym spotkaniu. Jego imię ma taką wartość, że jeśli tylko dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imię, On jest pośród nich. I to daje moc ich prośbom i autorytet ich czynom. On jest duchowo osobiście obecny, nie w sposób widoczny i jest to wspaniałe i łaskawe postanowienie na te dni, kiedy Kościół nie może być zebrany razem jako całość z powodu zrujnowanego i podzielonego stanu. Możemy być za to bardzo wdzięczni, ale uważajmy, jak to wykorzystujemy. Istnieje taka tendencja, aby uczynić to zgromadzenie razem do Jego imienia tylko kwestią pewnej pozycji w Kościele, eliminując z Niego wszelkie myśli o stanie moralnym. Wtedy możemy być kuszeni, by twierdzić, że to lub tamto musi być potwierdzone w niebie lub przyznane przez niebo, ponieważ działaliśmy lub prosiliśmy w Jego imię. Bylibyśmy o wiele mądrzejsi, gdybyśmy stąpali ostrożniej, łagodniej, stawiając kolejne kroki, kiedy nie widzielibyśmy żadnych znaków, że niebo ratyfikuje lub przyznaje rację naszym krokom. Lepiej, abyśmy uniżyli się i przeszukali motywację naszych serc i ocenili swoje drogi, aby odkryć, gdzie przegapiliśmy prawdziwe zgromadzenie w Jego imię. Może przez cały czas naprawdę mieliśmy tylko siebie, a nie Pana przed sobą, a nasz stan moralny był zły. Wtedy niebo nie ratyfikuje i Pan nie przyznaje racji naszym krokom, nawet jeśli formalnie deklarowaliśmy, że rzekomo jesteśmy zebrani w imię Pana Jezusa. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośrodku nich.